wolne wnioski składane na piśmie. Bardzo proszę, my nie złożymy wolnych wniosków dzisiaj. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu szóstego. Pani Radna Ciężar, na komisji był wniosek. Informacje z pracy zarządu. Można przesłać informacje z pracy zarządu. Proszę Państwa, przyszły życzenia świąteczne, zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei, miłości, radosnego i wesołego nastroju oraz ja życzę dyrekcji agronomiczno-pedagogicznej Liceum Szkoły Podstawowej nr 88. Następnie, proszę Państwa, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych życzymy samych szczęśliwych, pomyślnych i pogodnych chwil trwania, spełnienia marzeń i realizacji celów pogody ducha w każdej sytuacji. Sukcesów zawodowych i osobistych i oczywiście pełnej radości Simbusa Dimbusa, własca terapii zajęcia ojca w C7. Proszę Państwa, rozpoczęła się akcja Pula Nadziei, Radość Pomagania. Zachęcam Państwa do oddania 1% na nasze hospicjum. W niedzielę była msza święta rozpoczynająca tą akcję. Proszę Państwa, tak jak już wcześniej wspominałem, odbyły się spotkania zarządu z wieloma jednostkami odnośnie zadań budżetowych. To jest część uchwał, która została przez nas przygotowana, gdzie musieliśmy te uchwały pozmieniać, aby zmieścić się w tym udziale procentowym dotyczącym spraw związanych z naszym budżetem. Dlatego też tych spotkań było dużo w ZEO, były spotkania w ZIS-ie, były spotkania, proszę Państwa, w innych jednostkach, w których uczestniczyli poszczególni członkowie zarządu odnośnie naszego budżetu. Chciałbym również poinformować, że również dostaliśmy zaproszenie. Wiem, że także to zaproszenie jest przekazane imiennie do poszczególnych radnych na 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 80, które się odbędzie 19 kwietnia 2013 roku. Początek mszą świętą o godzinie 10 w Bazylice Ojców Cystersów w Mogile. Proszę Państwa, w czwartek 21 godzinie 15 w sali 303 odbędzie się spotkanie przedstawicieli jednostek miejskich i skarbnika miasta Krakowa wraz z przewodniczącymi poszczególnych dzielnic miasta Krakowa pod przewodnictwem pana przewodniczącego Kośmidera właśnie w zakresie ustalenia budżetu poszczególnych dzielnic odnośnie zachowania tej priorytetu dotyczącego 35 do 65. Zakończyły się konsultacje z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków w sprawie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa. Pan prezydent przekazał nam informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków. Stosowną informację Państwo otrzymacie do skrytek. Jest ona już wywieszona na naszej tablicy, a Państwo radni otrzymacie wszystko to do skrytek w pełnym zakresie dotyczącym zadań, które są tutaj przedstawione. Na stronie dzielnicy jest zamieszczona? Nie, proszę Pana, jeszcze nie jest na stronie dzielnicy zamieszczona ta informacja. Proszę Państwa, prosiłbym również o to, abyście Państwo do końca tego miesiąca do Sekretariatu Rady Dzielnicy składali pisma odnośnie dziur, jakie Państwo macie na osiedlach na terenie naszej dzielnicy, abyśmy mogli wystąpić z tą informacją, aby te dziury po okresie zimowym zostały uzupełnione w ramach bieżącego utrzymania dróg, aby poprawić stan infrastruktury na terenie, proszę Państwa, naszej dzielnicy. Proszę bardzo, czy coś Państwo członkowie zarządu chcieliby dodać do tych spraw? Ja jeszcze, proszę Państwa, chciałbym podać informację dotyczącą to wszystko. Proszę Państwa, zamykam punkt dotyczący informacji z pracy.